Nie wiem, może pamięć mnie zawodzi, ale na stadium Messiah jeszcze nie było ani okularków, ani w Oduni, ani w Kurwiku. Zapraszam. Bartek przysyła swój save z Hiszpanii i pisze: zwracam się o pomoc, jestem w połowie czwartego sezonu i moja Walencja popadła w kryzys. Wstydliwe odpadnięcie w Pucharze Króla z drugoligowym Albacete, niespodziewane porażki z Elche i Getafe, które powodują, że mistrzostwo się oddaliło. Mistrzostwo, Bartek, Walencją, to jest kryzys. No dobra, w Lidze Mistrzów porażka z Ajaxem w pierwszym miejscu. Zaczynam robić nerwowe ruchy, aby ratować sezon, ale nie wiem, ale wiem, że tylko spokój nas uratuje. Miał być piękny sezon na otwarcie Nuevo Messiah, ale pojawiły się ciężary. Bartek, ofensywny, atrakcyjny futbol, intensywny pressing, dba o rozwój juniorów, unika zawodników, którzy zbliżają się do półmetka kariery. 4-3-3 widzimy tu bezpośredni kontratak i naprawdę tym da się zdobyć mistrzostwo w Hiszpanii. No to spójrzmy jeszcze na tę historię kariery. 65% zwycięstw rzędu. Zobaczcie, Walencja tutaj naprawdę rządzi. Nawet widzę przygoda z reprezentacją U23 Hiszpanii, Bartek, ale krótka. Trzecie, czwarte, drugie miejsce. No to jest fantastycznie. Jakie tu mogą być problemy? No, kryzys w czwartym sezonie każdemu może się zdarzyć. Rzeczywiście widzimy tutaj z Realem Madryt w półfinale Super Pucharu Hiszpanii porażka, no ale któż by się wstydził porażki z Realem Madryt i to jeszcze w dogrywce, więc nie było tak źle. No ale rzeczywiście nie jest tu wesoło. Porażka u siebie z Getafe, porażka na wyjeździe i to dość dotkliwa z Elche. Zobaczymy. Nie wiem, czy już ten rewanż z Ajaxem Bartek zagra, bo w międzyczasie czekało nas tutaj, była lekka przerwa na taktik-off, ale spójrzmy, rzeczywiście 4-3-3, ale pojawia się incydentalnie 4-2-3-1. Proszę, nawet Bartek w niektórych z tych meczów widzę te 4-2-3-1, od tego 4-2-3-1 zaczynał coś tam zmieniając. No to popatrzmy, co mówią liczby, chociaż najpierw spójrzmy w tabelę. Po 23 kolejkach, 22 w zasadzie większość ligi ma zagrane, 4 punkty straty do Realu Madryt, tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. Bezpośredni kontakt z Barceloną i z Atletico, no to piękne. Big Four stworzyłeś w Hiszpanii. Nie sądzę, żeby były tutaj jakiekolwiek problemy godne save me. No ale spójrzmy, Bartek chce jednak wejść na wyższy poziom. Bardzo dobra ogólna postawa, troszkę kłopot z celnością strzałów. Tu by się trzeba przyjrzeć chyba bardziej indywidualnie zawodnikom niż taktyce, choć na pewno zawsze miejsca, z których oddajemy te strzały, to jest bardzo cenna statystyka, bardzo cenna mapa, zawsze na nią zwracajcie uwagę. Fauli jest trochę mniej, więc można tutaj jeszcze, jest tu jakiś jeszcze zapas, jeżeli chodzi o agresję, ale celność podań i przede wszystkim aktywność w ataku świetna. Być może więcej problemów w obronie, co często się zdarza na waszych sejwach. Rzeczywiście niska aktywność tutaj, jeżeli chodzi o przede wszystkim o bloki, wybicia, ale to może wynikać również z wysokiego posiadania. Trochę mniej przechwytów mnie tu martwi, bo to znaczy, że troszkę chyba w tej strefie jesteśmy źle w obronie ustawieni. Nie udaje nam się przycinać tych podań rywala. Reszta naprawdę wygląda bardzo dobrze, więc jeszcze zobaczmy sobie mapki. Tutaj nie za dużo, Bartek, oglądasz. Poproś swoich analityków przede wszystkim o to, żeby o na przykład porównanie mapy podań od razu pokazuje ci, od razu jest dla ciebie odpowiedzią na pytanie, gdzie gracie, którędy, gdzie grał rywal, a którędy wam udawało się te
te akcje tutaj kreować. Temu się przyjrzymy za chwilę. Tymczasem spójrzmy na przede wszystkim mapy strefowe, a może najpierw właśnie mapę strzałów z ostatnich 5 meczów, gdzie te strzały są oddawane. O, i tutaj już od razu widać, że zniechęcałbym do tej dużej ilości strzałów sprzed pola. Widać tutaj sporą aktywność, a jak widzisz, no większość tych strzałów jest niestety o bardzo niskim XG i tym samym są, widzicie, albo obronione, albo niecelne. Mamy tutaj jedną bramkę, ale też z XG 0,03, więc nie wiem, czy taka drużyna, która dominuje w lidze, jest sens, jest celowość, szczególnie że no większość tych strzałów jednak obroniona, zablokowana albo niecelna, więc niewiele tutaj bramek znajdziemy. Więcej tych bramek pada z pola karnego, więc tutaj należałoby chyba bardziej to sprawdzić. Natomiast koniecznie, Bartek, prosił te mapy strefowe, one są niezbędne. No przede wszystkim, jeżeli jest tutaj problem z próbami podań, no za głęboko, zdecydowanie za głęboko, jak na taką drugą drużynę w lidze, bezpośrednio, być może ten kontratakujący, bezpośredni styl, który był nadmieniony w Twoim opisie, zaraz go rozwikłamy, ale mimo wszystko za daleko od bramki próbujecie podawać. No i jeszcze zobaczmy, co tutaj się dzieje w defensywie. No ze wszystkich map defensywnych zdecydowanie wybieram odzyskane posiadanie piłki. No i tutaj też za głęboko, jak na faworyta za głęboko. Gdyby to była mapa strefowa Beniaminka, kogoś, kto bije się o utrzymanie, nie widziałbym tutaj nic złego przy dominujących drużynach, przy drużynie, która rozdaje karty. No jednak trzeba czegoś więcej. Spójrzmy. Oto 4-3-3 Bartka. Wysunięty napastnik. Jest tutaj rozgrywanie i Carrilero z defensywnym pomocnikiem, lekko wyżej i agresywnie ustawione lewe skrzydło z takim mocno asekurującym ustawieniem z prawej strony, uwalniającym niego nieco tego odwróconego skrzydłowego. No cóż, odwróceni skrzydłowi, jak wiecie, nie mam tutaj wyboru zawodników, więc może poszukajmy takiego sugerowanego, choć to może być błąd, bo jeżeli Bartek jest tutaj po ostatnim meczu, co szybko sprawdzimy, 17 luty, tak, to dzisiaj ten safe jest tuż po porażce z Ajaxem, więc to na pewno nie będzie pierwsza drużyna. No to może lepiej sprawdźmy, jak ta pierwsza drużyna wyglądała tutaj. Proszę bardzo, Endrick, Moreiro, tutaj mamy Schleiderupa i Bardzi to bardzo fajny zawodnik. Spójrzmy od razu, zobaczcie, przegląd sytuacji, dribbling, błyskotliwość, to wszystko rzeczywiście czyni z niego świetnego odwróconego skrzydłowego, ale starałbym się już w takim razie na drugim skrzydle. O, tutaj zobaczcie, wykańczanie akcji 13, opanowanie 14, pomimo tego dribblingu i tego, że również byłby to świetny odwrócony skrzydłowy, no musimy czasami zdecydować, który z tych zawodników, szczególnie ten ze strzałami z dystansu 13, ma koncentrację 11, grę bez piłki 15, no to przy współpracy 12. Zobaczmy, który z tych dwóch zawodników byłby lepszym schodzącym napastnikiem. No, mimo wszystko tutaj opanowanie 14, wykańczanie, strzały dystansu, mimo wszystko chyba bardziej, Rooney, bardziej. Ten zawodnik chyba lepiej by tutaj odpowiadał. Jeżeli takiego Bardziego, zobacz, tutaj zrobisz sobie od razu schodzącym napastnikiem, choćby na ataku, to wtedy zyskujesz tutaj taką zaletę, że twój wysunięty napastnik może bardziej szukać miejsca po lewej stronie, uwalniając trochę ten korytarz dla schodzącego napastnika. Zyska na tym współpraca Torres Mariano, znaczy nie wiem, czy Torres Mariano, ale odwróconego skrzydłowego z tym wysuniętym napastnikiem, oni będą mogli tutaj lepiej współpracować. Jeżeli chodzi o wysuniętego rozgrywającego na ataku i asystującym jemu bardzo dobrze Carrilero z defensywnym pomocnikiem, to chodzi tutaj tylko o to, aby podnieść im trochę te linie, aby jeżeli tutaj rzeczywiście nie definiujesz, nie narzucasz zbyt mocno tego stylu i gramy jednak krócej, nie wiem, czy to ostatnie zmiany,
wyższym tempem, to jeżeli rozgrywamy po ziemi i nie definiujemy tak naprawdę do końca stylu, to możemy tutaj jednak skłonić się drużynę do takiego łamanego stylu, czyli na przykład bardziej obieg z lewej, żeby zwolnić trochę tą lewą stronę z odwróconym skrzydłowym i mocno wychodzącym bocznym wysuniętym obrońcą oraz wysuniętym rozgrywającym. Ci panowie będą grali trochę wolniej, przytrzymywali piłkę. Natomiast prawe skrzydło możemy już w takim razie pobudzić bardziej do ruchu i na przykład taki Carrilero, który jak wiecie jest no, takim pomocnikiem, długodystansowcem, tylko on nie tak mocno wchodzi w pole karne, no to właśnie zachęćmy go do tego, aby wychodził on trochę wyżej, aby podejmował też być może więcej ryzyka przy podaniach, jeżeli ten wykonawca tutaj te podania ma dobre. No, on dzięki temu będzie korzystał z tego szybszego ruchu i wolnej przestrzeni po prawej stronie, będzie ją fantastycznie tutaj uzupełniał. Zastanawiałbym się nad tym bocznym obrońcą, albo dać go tutaj na ataku, albo poszukać jednak tutaj również bocznego wysuniętego obrońcy, który troszkę szybciej będzie się podłączał w takim razie do tej akcji. To raczej z tej strony możemy szukać wtedy bocznego obrońcy na wsparciu, a jeżeli ten system jednak ci nie odpowiada i wolisz tutaj mieć, czy tutaj z tej lewej strony masz takich bardziej agresywnie granych zawodników, no to zmieńmy ten system. Dajmy tutaj tego schodzącego napastnika z atakiem, a tutaj odwróconego skrzydłonego na wsparciu i wtedy zamieniamy tylko rolami, czyli dajemy tutaj wysuniętego rozgrywającego z prawej strony, a Carrilero na wsparciu będzie z lewej i wtedy to on będzie tutaj grał wyżej, ten wysunięty rozgrywający i wtedy robimy sobie obiegi z prawej strony, zwalniamy trochę rozegranie po prawej stronie, a przyspieszamy ten ruch z bocznym wysuniętym obrońcą ze strony lewej. Podajemy do środkowych obrońców, oni są w dobrym stylu. Mamy tutaj przegrupowanie po stracie piłki, czyli no rozumiem, wracamy do obrony, nie definiujemy tu jak widzicie wiele, czyli polegamy bardzo na zawodnikach, ale właśnie podnosimy ten średni pressing. Dlaczego? Bo widzicie, że linia defensywy jest powiązana z naszą linią nacisku. Te dwie linie funkcjonują razem ze sobą. Ja wiem, że być może twoim zamierzeniem było zrobienie tu takiej ciasnej strefy, ale czy naprawdę masz do czynienia tak często z drużynami, które próbują ci cierpliwie forsować środkiem boiska, rozgrywając piłkę? Ja bym zrobił ten wyższy pressing, podniósł trochę ten nacisk i jednocześnie podciągnął trochę też linię. Oczywiście grozi to jakimiś kontrami, ale przede wszystkim, jeżeli to jest drużyna, która w lidze dominuje, a spodziewamy się, że nawet w zapowiedzi sezonu pewnie, proszę, ta Walencja jest bardzo wysoko, tuż za tą czołową trójką, a jeszcze potrafi uzyskiwać lepsze wyniki, to wydaje mi się, że ten system będzie działał dużo, dużo lepiej. Cóż, no nie widać tu wielu błędów, jeszcze możemy zobaczyć te twoje 4-2-3-1, tutaj mamy takie 4-2-3-1, a i tutaj mamy fałszywego napastnika, no to świetnie, to wtedy widzisz z tego Bardziego, możesz tutaj śmiało robić wtedy takiego fałszywego napastnika, nie wiem czy on tutaj potrafi w ogóle grać, ten Bardzi na środku, no średnio, tak, ale wydaje mi się, że fałszywym napastnikiem tutaj będzie naprawdę bardzo dobrym. A, to może jeszcze wrócę tutaj do tych częstszych strzałów. No właśnie, tutaj jak najczęściej dawaj te rzadsze strzały przede wszystkim swoim skrzydłowym. Oni powinni rzeczywiście, widzisz, że oni powinni rzadziej strzelać, chyba że rzeczywiście znajdujesz tutaj jakiegoś zawodnika, który miałby te strzały z dystansu i technikę naprawdę fenomenalną. Jeżeli do tego jeszcze ma decyzję bardzo wysokie, no to umie on rzeczywiście podjąć świetną decyzję, a w innym przypadku, w każdym innym przypadku, jeżeli nie masz takich zawodników, którzy potrafią naprawdę huknąć z dystansu, to dawa im tutaj rzadsze strzelania, no wysunięty rozgrywający, on to już ma w pakiecie. No i jeszcze spójrzmy na to 4-3-3. O, widzisz, i tutaj już jest taki system, który troszkę odgadłem z tego systemu, czyli właśnie taki ze zmiennością skrzydeł, szybsze, mocniej włączające się do akcji, bardziej ruchliwe prawe skrzydło i wolniejsze lewe. I tutaj też możemy absolutnie dać te obiegi z lewej, żeby specjalnie zrobić sobie
sobie taki jakby w dwa tempa ataki, bardziej cierpliwie, tym razem z cofniętym, rozgrywającym lewe skrzydło i szybciej ruszające do przodu i będące odbiorcą tych podań skrzydło prawe. I wtedy ten odwrócony skrzydłowy, który lubi też holować piłkę, jak wiecie, z lisem pola karnego, z fałszywym napastnikiem, fantastyczny duet w środku, który będzie kompletnie tu je odbierał. Myślę, że przy tym układzie nie ma co cofniętego rozgrywającego dawać tutaj na obronie. Wsparcie spowoduje, że obaj ci pomocnicy będą aktywnie podchodzić, nękać, tworzyć głębokie opcje podaniowe. Podniesiesz sobie trochę te linie rozegrania, rezygnujemy z obrońcy grającego piłką. Jeżeli chcemy grać krótką piłką, jeżeli chcemy grać na posiadanie, a tu jest właśnie to bezpośrednie, to zmienia postać rzeczy. To w takim razie, jeżeli masz rzeczywiście takich dwóch obrońców, którzy potrafią podawać, którzy nie boją się piłki przy nodze, mają fajne podania, to jak najbardziej nawet z obu możemy uczynić, niezależnie od tego, który dostanie akurat piłkę, z obu możemy uczynić takich podających bezpośrednio. Tylko że przy bezpośrednim zastanawiam się, czy ten cofnięty rozgrywający w takim razie jest tutaj, bo on z siłą rzeczy będzie trochę kompensował ten szybki ruch, on będzie troszkę skupiał na sobie tę obronę i uwagę twoich obrońców, te piłki będzie zbierał, w naturalny sposób będą koledzy szukali go piłką na boisku. Myślę, że nawet jeżeli nie masz tutaj jakichś takich zadaniowych ról, bo kogoś moglibyśmy tutaj zrobić? No moglibyśmy tu zrobić takiego Mezale, który może wtedy by ich zamienić właśnie Carrilero z tej strony. Widzisz, tutaj zyskujesz takich kilka wariantów. Możesz mieć Carrilero z tej strony i Mezzale, nawet niech on będzie na wsparciu, ale on uwolni też trochę tego odwróconego skrzydłowego, będzie świetnym partnerem do tego bocznego, wysuniętego obrońcy i spowoduje też szybki ruch ze słabszymi rywalami. Nawet nie bałbym się tutaj Mezzali na ataku, a tutaj będziesz miał zachowany ten spokojniejszy, bardziej cierpliwy wariant rozgrywania i poszukiwania tych partnerów po stronie prawej. W innym wariancie moglibyśmy tutaj jeszcze poszukać takiego środkowego pomocnika na wsparciu, bardzo uniwersalną rolę, i wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia, z której strony on będzie grał. On będzie bardzo ładnie uzupełniał przestrzeń, ale również rozumiał, że ten ruch jest potrzebny. Jak najwyżej, Bartek, ty tu rozdajesz karty, nawet jeżeli boisz się tych podań za plecy, nawet jeżeli stosujesz ten wariant wobec takich rywali, którzy grają bezpośrednią piłkę z kontry, no to nie bój się tego wyższego pressingu i tego, że masz sporo przestrzeni tutaj w środku. Jesteś tu świetnie zabezpieczony, co widać na ekranie analizy. Zobacz, tutaj tak naprawdę w tym środku nic złego się nie dzieje. Tu raczej właśnie jest problem na skrzydle prawym, gdzie rzeczywiście obaj twoi skrzydłowi będą bardzo wysoko i mocno angażowani, więc jeżeli już wówczas szukać jakiejś tutaj głębokości w grze, jakiegoś zabezpieczenia, to raczej środkowy pomocnik, choć przy tak mocno grającej drużynie, przy tak silnej drużynie w lidze hiszpańskiej, pomocnik odbierający piłkę śmiało sobie da radę. Jego ruch z akcją, z piłką będzie równie wysoki, a w obronie jednak zabezpieczy ci sporo. Bardzo fajne taktyki, dość proste, nie narzucające zbyt mocnego stylu. Nawet bym tutaj po stracie piłki przy tym bezpośrednim stylu, chociaż nie, no przygrupowanie jest tutaj logiczne, więc nie szukajmy, nie rozdzielajmy już tego włosa na czworo. Możemy nawet przy takim wariancie, w którym rzeczywiście masz tutaj trójkę w środku, szukać jeszcze większej szerokości, żeby rozciągnąć te szyki rywala, żeby zrobić sobie tam więcej przestrzeni do gry. Bartek, mam nadzieję, że poradziłeś sobie z Ajaxem beze mnie, a jeżeli cierpliwie czekasz na save'a, no to kilka drobnych zmian, jak widzisz, troszkę ośmielenia, troszkę podniesienia tej drużyny, no i na miłość boską włączaj sobie tutaj te strefy, patrz, jak ta twoja drużyna się zmienia, czy podchodzi. Bardzo ważną również mapą strefową jest, słuchajcie, mapa, w których tracisz posiadanie piłki, czyli tam, gdzie
O, tutaj jest właśnie bardzo dobrze. Widzisz, wysoko je tracisz. Bardzo dobrze i trzeba ten wariant wykorzystywać. Trzeba, widzicie, jeżeli sobie taki ekran, jeżeli widzicie tych straconych posiadań piłki, jednocześnie, przepraszam, no tak, straconych posiadań piłki, tam gdzie je tracicie i włączycie sobie mapę strefową natychmiast tych piłek, które odzyskujecie, no to zobaczcie, pomiędzy tymi 40, 50, no prawie, słuchajcie, 60% odebranych piłek w środku boiska, a zobaczcie, 70% jednak odzyskanymi dość głęboko, ja bym jednak próbował, jeżeli tracimy, odzyskiwać od razu i do tego dodajemy sobie od razu trzecią mapkę strefową, skąd płyną nasze podania, czyli próby podań. I dzięki tym trzem mapom mamy taki ciąg zdarzeń, tak? Strata posiadania, odzyskanie i próba podania. I widzisz, Bartek, że tutaj wszystko dzieje się na zbyt małej przestrzeni. Okej, tracimy tę piłkę wysoko, ale wysoko ją powinniśmy odbierać, a próbować podawać dużo wyżej. Dzięki temu też przesunie nam się ten ekran od straconego posiadania piłki troszkę jeszcze bardziej w stronę bramki rywala i być może też dzięki tej podwyższonej linii nacisku wyżej ją będziemy odzyskiwać, co skróci Twój dystans do bramki, stworzy na pewno kilka co najmniej dogodnych sytuacji do wyprowadzenia szybkiego ataku, a spodziewam się, że no, wicemistrz Hiszpanii ma kim grać. Dzięki, słuchajcie, dużo łapek dla Bartka w górę i nadsyłajcie swoje kolejne sejwy. Widzimy się. Cześć.